wypowiedzi na temat winy Rosji padały, chociaż bardzo ostrożnie sformułowane. Natomiast na twardsze potępienia mogę od razu powiedzieć Rosji, myślę, że się nie doczekamy. Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek, jak zawsze z serca redakcji Super Ekspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. I dzisiaj naszym gościem już drugi raz w raporcie Tomasz Terlikowski, znany Państwu bardzo dobrze publicysta. Witamy Panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie Pana i witam Państwa. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Muszę zdradzić Państwu, że myśmy się z Panem redaktorem już tydzień temu umawiali na rozmowę o stosunku papieża Franciszka do wojny ukraińskiej, dziwnym bardzo stosunku, i z przyjemnością zaraz posłucham i mam nadzieję, że Państwo też z zainteresowaniem, co Pan redaktor będzie miał nam w tej sprawie do opowiedzenia. Należycie przyniosło nowe tematy do komentowania. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze się nie dowiedział, to w ten weekend mieliśmy okazję pooglądać i poczytać obelżywe seksualne wiadomości i filmiki, jakie rzecznik białostockiej kurii wysyłał do kobiety poznanej, podobno przez przypadek w internecie. Panie redaktorze, Pana dziwi, że tego typu sytuacje jeszcze się dzieją w polskim kościele? Znaczy, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że mnie dziwi, że takie sytuacje się dzieją. Martwi mnie to, że się dzieją. Martwi mnie to, że do tego doszło. Natomiast no, to, że niestety w każdym środowisku, także wśród księży, znajdują się ludzie skrajnie niedojrzali, no, powiedziałbym skrajnie głupi. Bo jeśli ktoś wysyła tego typu informacje do osoby, której nawet osobiście nie zna, jeśli traktuje ją w taki sposób i liczy na to, że to nie wypłynie, no to jest nie tylko niedojrzały, nie tylko ma zaskakujące fantazje erotyczne dotyczące na przykład współżycia w gabinecie metropolity, co ma być jakimś afrodyzjakiem, no ale przede wszystkim jest niebezpieczny dla innych, no bo marzy o tym, żeby ludzi zniewalać, ograniczać i tak dalej, co w przypadku księdza jest oczywiście niedopuszczalne, bo on ma ogromną władzę, choćby w sakramencie spowiedzi, no ale też jest dramatycznie głupi. Dodajmy jako ostatni element, no bo taka sprawa musi wyciec. To znaczy, jeśli wysyła się takie filmiki, szczególnie do osoby, której się nie zna, no to trzeba być skrajnie mało inteligentnym, żeby zakładać, albo skrajnie bezczelnym, żeby Dokładnie. Zakładać. Właśnie się zastanawiam, czy to jest głupota, czy bezczelność, bo ja oczywiście rozumiem, w każdej organizacji zdarzają się różnego rodzaju ludzie. Nie ma takiej organizacji, która byłaby w 100% składała się z ludzi krystalicznie czystych, niczym nie obciążonych, nie mających niczego nawet wstydliwego czy głupiego na sumieniu, ale tutaj nie mówimy o jakimś szeregowym wikarym, czy księdzu, który piastuje jakieś niskie stanowisko w hierarchii. Mówimy o rzeczniku kurii, mówimy o publicyście, o człowieku, który występował no, w znanym przecież programie dla dzieci Ziarno, więc mówimy o człowieku, który zrobił bardzo dużą w kościele karierę. Robił ją jeszcze do tego weekendu. No i z tej perspektywy nowy metropolita, który zresztą akurat w tej sprawie zareagował błyskawicznie, to znaczy 3 godziny po publikacji tego materiału ksiądz został pozbawiony, zawieszony we wszystkich swoich funkcjach. No, obecny metropolita powinien w największym skrócie bardzo szczegółowo, pomijam, że powinien wszcząć proces kanoniczny, bo moim zdaniem osoba tak niedojrzała i mająca tak związane z przemocą, z dominacją fantazję, nie powinna być księdzem, bo nie może spowiadać, bo jest po prostu niebezpieczna dla osób, które byłyby powierzone jej opiece. Ale poza tym metropolita powinien bardzo uważnie sprawdzić, czy w minionych latach za poprzednich metropolitów, a ksiądz, o którym mówimy, robił karierę za obu poprzedników arcybiskupa Gustka, czy przypadkiem jakieś informacje na temat podobnych sytuacji dotyczących no, oby osób dorosłych nie napływały do kurii i czy przypadkiem nie były lekceważone. Jeśli były, to oczywiście osoby, wobec których do których te informacje docierały i które nie zrobiły z nimi nic więcej, powinny, jeśli są to duchowni tej diecezji, pracownicy kurii, powinny zostać ukarane po prostu w największym skrócie. A jeśli informacje docierały do biskupów, a oni nic z tym nie zrobili, no to sprawa powinna być skierowana do Stolicy Apostolskiej w największym
skrócie, bo to znaczy, że poprzedni metropolici nie wyciągnęli wniosków. I ostatnia rzecz, która powinna być zrobiona, trzeba, pamiętajmy, że ten ksiądz był także wykładowcą z seminarium duchownym. Trzeba bardzo uważnie dowiedzieć się o tym, jakie treści on przedkładał klerykom w seminarium. To wszystko martwi tym bardziej, że trzeba powiedzieć, że to jest bardzo pobożna diecezja, mówię teraz o wiernych, pewnie o niemałej części księży. To jest kolejna historia, która się kładzie cieniem na tej diecezji, chociaż akurat poprzednia dotyczyła zakonnika, ale również wiemy o tym, że dotyczyła kurii, bo do kurii informacje o nieodpowiednich zachowaniach owego zakonnika, ojca Konkola, już nieżyjącego, docierały. I również wiemy, że kuria za poprzednich metropolitów nic z tym nie robiła. To trzeba bardzo dokładnie, dogłębnie zbadać, wyciągnąć konsekwencje. No i powiedziałbym ksiądz arcybiskup Guzdek, który w swojej poprzedniej diecezji, w diecezji polowej, zrobił porządek, załatwił wszystkie te sprawy, to powinien wziąć dobrych prawników, być może z zewnątrz, jeśli układ kurialny jest tak silny, że uniemożliwia to zrobić, i przebadać wszystkie materiały kurialne od razu, żeby sprawdzić, czy więcej takich historii po prostu gdzieś się nie czai i nie będzie wypływać. Bo to, że takie historie będą w tej chwili wypływać, jest dla mnie oczywiste. No tak, bo nawet z tonu tego SMS-a, z tych SMS-ów i z takiej właśnie bezczelności tych wiadomości wynika, że to raczej nie był jednostkowy przypadek, ale tego nie wiemy. Bardzo chcielibyśmy się dowiedzieć, jak to wyglądało. Pan sam powiedział, no to dotyczy wyjątkowo religijnej diecezji. Myśmy już o tym mieli okazję rozmawiać. Nie będziemy wątku ciągnąć. Ja państwa odsyłam, cały czas pozostaje aktualna rozmowa, z którą z panem redaktorem odbyliśmy a propos tego, jak w Polsce zaczyna brakować księży i jak coraz więcej ludzi, szczególnie młodych kobiet, zniechęca się do kościoła. Tego typu sytuacje na pewno nie pomogą. Ale mówię, ten temat mam wrażenie wyczerpaliśmy już, kiedy ostatni raz widzieliśmy się w raporcie Złotorowicza, więc pan już sam powiedział, sprawa może zahaczyć o głowę kościoła, więc zmierzamy do tego Watykanu. Temat, który mnie bardzo interesuje. Czytam chociażby z tego weekendu wypowiedź papieża Franciszka, który mówi: jestem zawsze bliski udręczonej ludności Ukrainy, atakowanej codziennie przez deszcz pocisków. Jak można nie zrozumieć, że wojna wywołuje tylko zniszczenie i śmierć, oddalając od siebie narody, zabijając prawdę i dialog. Znaczy kolejne takie z pozoru pięknie brzmiące słowa, w których nie padają żadne konkrety. Wielu, nie tylko jakby obserwatorów, nawet krytycznych, ale też i wiernych, czeka, kiedy papież Franciszek wreszcie powie wprost: Ukraina została bestialsko napadnięta przez Rosję i Rosja powinna się wycofać z Ukrainy. No, wypowiedzi na temat winy Rosji padały, chociaż bardzo ostrożnie sformułowane. Natomiast na twardsze potępienia mogę od razu powiedzieć Rosji: myślę, że się nie doczekamy. To znaczy, ten język będzie ezopowy, ten język będzie nieprecyzyjny i będzie brakować jednoznaczności. Co więcej, my widzimy bardzo wyraźny rozdźwięk w kurii rzymskiej. To znaczy, mamy dosłownie kilku hierarchów, ale mamy, którzy już Rosję wprost potępili. To jest na przykład arcybiskup Paul Gallagher, który jako jedyny, no poza kardynałem Krajewskim, ale był dłużej w Ukrainie, był także w Buczy. No i on już w tej chwili jednoznacznie mówi, kto ponosi odpowiedzialność, jednoznacznie mówi o tym, że Ukraina ma prawo i obowiązek się bronić i że powinna być wspierana. Drugim takim hierarchą, który mówi już bardzo jasno, dodajmy Paul Gallagher, arcybiskup Paul Gallagher, to jest Brytyjczyk, bo to ma znaczenie, to znaczy te geograficzne podziały mają znaczenie. Mamy drugiego hierarchę, to jest akurat kardynał Kurt Koch, Szwajcar, który wprost mówi o tym, że patriarcha Cyryl jest heretykiem, ponieważ wspiera bestialską wojnę Putina. No i mamy całą grupę włoskich w dużej mierze kardynałów albo urzędników watykańskich, którzy snują wizję pokoju ponad wszystkim, pokoju bez sprawiedliwości. No całkiem niedawno, i to jest dużo groźniejsze niż te ostrożne wypowiedzi papieskie, w L'Osservatore Romano, a także na stronach mediów watykańskich ukazał się wywiad przeprowadzony przez dyrektora programowego Dykasterii do spraw mediów. To jest znany włoski watykanista, człowiek świecki, Andrea Tornielli, który w wywiadzie z jezuitą, ojcem Jaelem Jorge, przekonywali we dwóch, bardziej oczywiście jezuita, że Ukraina powinna oddać Rosji Donbas, powinna oddać Krym,
powinna się pogodzić ze stratami terytorialnymi w tym, i na tym zbudować pokój. Tam w tym wywiadzie padały również zarzuty wobec Zachodu, że od roku 2014 to Zachód szykował się do wojny, prowokując Putina, a pada nawet zdanie, że szczekanie NATO, słynne szczekanie NATO, o którym mówił Franciszek, tam był taki cytat, że NATO szczekało przed drzwiami Rosji, no to ojciec Jorge wyjaśniał, że to szczekanie NATO przed drzwiami Rosji to jest przyjęcie, uwaga, państw dawnego bloku sowieckiego, w tym również Polski, dodajmy, do NATO, no co oznacza, że w watykańskim medium, w oficjalnym organie prasowym Stolicy Apostolskiej, a takim pismem jest Osservatore Romano, wysoki urzędnik kurii rzymskiej, a takim jest dyrektor do spraw programowych, rzecznik prasowy i szef wszystkich watykańskich mediów, robi wywiad, w którym pada zdanie, no, że tak naprawdę kraje wokół Rosji nie mają prawa do własnej suwerenności. I to jest o wiele bardziej skandaliczne niż ten łagodny ton papieża, który zresztą, jak mu się przyjrzeć, to się nieco zaostrza. To znaczy wygląda na to, że papież Franciszek się zorientował, że trzymanie się jak pijany płota Rosji, wiara w to, że Rosja przyjmie go i posłucha, jest po prostu naiwnością, kompletną nieznajomością Rosji. I chyba z tym sam papież się już pogodzi. Miejmy nadzieję, bo to, co pan opowiedział, dodam od siebie, jak słucham, jak pan tak zebrał w jednym punkcie wszystko to, co możemy właśnie z oficjalnych mediów watykańskich dowiedzieć się na temat konfliktu, to mam wrażenie, że czytam, że słucham nie o przekazie watykańskim, tylko tak jakby ktoś mi podesłał po prostu pięknie spreparowany przekaz dnia z rosyjskiej telewizji. No dodajmy, to oczywiście był jezuita, to był wykładowca francuskich uczelni i amerykańskich. I dodajmy, że tego typu przekaz, my nie jesteśmy tego do końca świadomi. Jest obecny zarówno w mediach włoskich, tych kościelnych i tych świeckich, nie we wszystkich, ale w sporej części. Jest obecny w mediach francuskich, zarówno tych katolickich, chociaż w mniejszym stopniu, jak i zarówno lewicowych, jak i prawicowych, i jest obecny także w mniejszym stopniu, to trzeba uczciwie powiedzieć, ale jednak w mediach niemieckich. Więc to nie jest tylko specyfika Watykanu. Można powiedzieć, że dlatego ja powiedziałem, że istotny jest podział narodowościowy, że Brytyjczyk patrzy się na sprawę inaczej niż Włosi, czy Szwajcar patrzy się trochę inaczej, dlatego że z perspektywy włoskiej Rosja nigdy nie była zagrożeniem. Rosja to byli fajni turyści, którzy zostawali masę pieniędzy w dobrach luksusowych, na przykład w Mediolanie. Natomiast to nie było zagrożenie bezpośrednie. Włochy nie były nigdy okupowane przez Rosję, nigdy nie zetknęły się z brutalnością sowieckiej, a obecnie rosyjskiej armii. Kobiety włoskie nie były gwałcone przez rosyjskich żołnierzy, francuskie zresztą również, więc z tej perspektywy im się wydaje, także urzędnikom kurialnym się wydaje, że Rosja to jest piękna kultura, wspaniała literatura, notabene wspaniała, chociaż zawierająca elementy imperialne Dostojewskiego, Tołstoja czy Brodskiego, natomiast oni kompletnie nie wiedzą, jaka jest Rosja naprawdę, a w związku z tym, że obecny pontyfikat jest pontyfikatem, który nie rozumie, nie docenia, nie bierze pod uwagę perspektywy Europy Środkowej, co widać nawet w nominacjach kardynalskich, no to w ogóle tego głosu tam nie słychać. Co więcej, ten pontyfikat jest pontyfikatem wprost powrotu do Ostpolitik kardynała Casarolego. Ono w Polsce jest oceniane jednoznacznie negatywnie, ale we Włoszech są organizowane wielkie konferencje, w którym sławi się mądrość Casarolego, który, przypomnijmy, przekonywał, że trzeba się dogadać z komunistami, że Wyszyński jest przeszkodą w tym dogadywaniu się, który składał na ołtarzu, to nie pierwszy raz interesy Ukrainy się składa na ołtarzu, który składał na ołtarzu dobrych relacji ze Związkiem Sowieckim istnienie i prawo do samostanowienia ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej, która przecież w Związku Sowieckim była zakazana, nielegalna. I to wszystko już było i teraz się to sławi. To właśnie linia Jana Pawła II, która była zerwaniem z linią Casarolego, jest obecnie niezrozumiała, traktowana jako jakiś kryptoamerykański, kryptoreganowski antykomunizm, z którym trzeba zerwać w imię właśnie dogadywania się
z, no tym razem nie z komunistami, ale zdecydowanie z ludźmi, którzy, chociaż z komunistami również, bo przypomnijmy, ta sama polityka prowadzi do nieustających ustępstw wobec komunistycznych Chin. Ustępstw, które przynoszą korzyści Chinom, ale nie przynoszą korzyści chińskim katolikom. No tak, jeszcze właśnie pan już też powiedział, że jest to taka perspektywa, to co było wcześniej, czyli ta perspektywa proamerykańska. Jakby do tego sobie zwrócimy, ja sobie jeszcze jeden element wynotowałem z pańskiej wypowiedzi, na którym chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać. Po tym, jak pan mówił właśnie o tym, jak istotne są te podziały geopolityczne i też pamiętajmy, nam się może wydawać w Polsce, konsumując polskie media, że cały Zachód twardo stoi za Ukrainą, już tak w praktyce nie jest. Tak jak pan powiedział, nie tylko Kościół katolicki różnie na to patrzy, ale również i środowiska i prawicowe, i lewicowe, im dalej na zachód, tym zupełnie inaczej to wygląda. Natomiast wywołał pan też temat patriarchy Cyryla. Wiemy też, że ten pontyfikat nie jest zainteresowany, jakoś tak delikatnie mówiąc, podsycaniem konfliktów z cerkwią. I czy właśnie nie może też być to jeden z ważnych tutaj elementów. Nie chcemy konfliktu z Cyrylem, nie chcemy konfliktu z cerkwią, dlatego nie pchamy się w sprawy ukraińskie. To jest już linia nie tylko tego pontyfikatu. Dogadywanie się z rosyjską cerkwią prawosławną za wszelką cenę to jest linia Kościoła od czasów pontyfikatu Jana XXIII. Przypomnijmy, że to właśnie rosyjska cerkiew prawosławna, a konkretnie jej ówcześni mocodawcy, którym było po prostu NKWD, a później KGB, postawiło warunek Kościołowi katolickiemu, że uczestnicy prawosławni z prawosławnego rosyjskiego kościoła będą uczestniczyć jako obserwatorzy w Soborze Watykańskim II pod jednym warunkiem, że Sobór Watykański II nie potępi komunizmu. I ten warunek został przyjęty i spełniony, to znaczy nigdy nie potępiono komunizmu, chociaż on w tym czasie przeprowadzał straszliwe zbrodnie, nie tylko na ludziach wierzących, w ogóle na ludziach inaczej myślących, nawet jeśli byli komunistami. I ten kierunek został utrzymany, to znaczy ten kierunek prezentował zarówno Paweł VI, jak i Jan Paweł II. Przypomnijmy, że to Jan Paweł II wprawdzie ustanowił diecezje katolickie po upadku komunizmu na terenie Rosji, ale nie nadał im nazw, a dokładnie zmienił nazwy geograficzne na takie określenia niegeograficzne, żeby nie prowokować rosyjskiej cerkwi prawosławnej, która uważa Rosję za swój teren kanoniczny, na którym Kościół katolicki powinien działać w bardzo okrojonym stopniu. Jan Paweł II bardzo chciał się spotkać z ówczesnym patriarchą, Aleksym II. To się nie udało, dodajmy pułkownikiem KGB, to wiemy. On nawet napisał taki wstrząsający list, żaląc się, że kiedy jego poprzednik, patriarcha Pimen, został patriarchą, to mianowano go na stopień generalski. No, a on cały czas jest pułkownikiem, chociaż już 2 lata jest patriarchą. Bardzo chciał się spotkać z patriarchą także Ojciec Święty Benedykt XVI. To się nie udało. Myślę, że z powodu niemieckiego pochodzenia papieża i udało się to dopiero w Hawanie, przypomnijmy, Franciszkowi, który uważał to za swój ogromny sukces, ogromny krok do przodu i wtedy tak się mogło wydawać. W roku 2014, kiedy Rosja brutalnie zaatakowała Ukrainę, zajmując Krym i tworząc separatystyczne dwie niewielkie samozwańcze republiki donbaską i ługańską, to patriarcha Cyryl nie od razu poparł Putina, był ostrożniejszy, to teraz jest bardzo jednoznaczny. No i teraz widzimy, że zerwanie z linią, no trochę tak jak niemieckie zerwanie z linią prorosyjską, takie kościelne zerwanie z linią proprawosławia rosyjskiego jest bardzo trudne. Szczególnie, że naprawdę jeszcze w wielu miejscach istnieje takie przekonanie, że może jakoś można by się dogadać, że może Cyryl zmieni zdanie. No nie zmieni. Widzimy, co zrobił ze swoim najbliższym współpracownikiem, ze swoim zastępcą tak naprawdę. Druga osoba rosyjskiej cerkwi prawosławnej to był metropolita Hilarion Alfiejew. To była osoba odpowiedzialna za stosunki zewnętrzne z innymi kościołami. Bardzo istotna postać. I on przez 3 miesiące tej wojny nie opowiedział się bezpośrednio po stronie Putina. To znaczy nie potępił wojny, żeby nie było wątpliwości. Nigdy jej nie skrytykował, ale też nie popierał jej wprost. Nie piał panów na temat konieczności tej wojny, nie opowiadał
jak bardzo jest ona konieczna, nie błogosławił oddziałów wojskowych. No i z dnia na dzień Święty Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej nie tylko nie wpuścił go na swoje obrady, ale też pozbawił go tej funkcji i uczynił go, uwaga, metropolitą Budapesztu i całych Węgier, wysyłając go na Węgry. Parafii prawosławnych, tych rosyjskich w tej eparchii, na Węgrzech jest 9 i 9 księży. No więc to pokazuje, jak... Klasyczne zesłanie. Bardzo. Taka zsyłka klasyczna i pokazuje, że jak ktoś nie jest, to nawet nie, że jest krytyczny wobec linii Putina. Ci księża, którzy byli krytyczni wobec linii Putina, już zostali wydaleni z kapłaństwa przez Cyryla albo są w procesie wydalania. Chyba że są księżmi na zachodzie i przyłączyli się już do Konstantynopola i są prawosławnymi u Bartłomieja. Natomiast no, ci, którzy nie byli wystarczająco entuzjastyczni, są zsyłani. I to powinno dać do myślenia Rzymowi. Widzimy też, i to jest jeszcze bardziej smutne, kompletny brak wrażliwości, empatii dla ukraińskich grekokatolików. Ja już wspomniałem o tym, że to był kościół najbardziej prześladowany w Związku Sowieckim. Wszystkie kościoły były prześladowane, ale większość z nich mogła działać w bardzo ograniczony sposób, pod ścisłą kontrolą i prześladowana, ale jednak legalnie. Kościół grecko-katolicki był nielegalny, zakazany za samo sprawowanie sakramentów jako ksiądz. Szło się do więzienia po prostu i nie można tego było robić legalnie. Księża łacińscy czy prawosławni też szli do więzienia, ale można było być duchownym katolickim czy prawosławnym legalnie. Grekokatolickim nie wolno było. Więc ten kościół był już wtedy bardzo mocno prześladowany. Ten kościół się odbudował. Jest w tej chwili, to jest mniej więcej 8% Ukraińców to są grekokatolicy. To jest bardzo silna struktura, bardzo patriotyczna. Jej wierni, metropolitę kijowskiego, arcybiskupa większego Światosława Szewczuka, już określają patriarchą. Starania o to, żeby ten tytuł przyznać, to jest, dodajmy, największy kościół katolicki wschodni. Pozostali zwierzchnicy katolickich kościołów wschodnich noszą albo tytuł patriarchy, albo katolikosa, to jest tytuł analogiczny, tylko w innej tradycji liturgicznej. Ten jeden, chociaż jest z głową, jak powiedziałem, największego kościoła katolickiego wschodu, tego tytułu nie ma, bo Moskwa by się obraziła. Kilka tygodni temu zakończył się konsystorz, w którym przyznano kolejne kapelusze kardynalskie. Poprzednicy arcybiskupa Światosława, choćby kardynał Huzar, czy kardynał Lubaczywski, właśnie zwierzchnicy Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej, no byli kardynałami. Aż się prosiło, żeby w sytuacji wojny symbolicznie pokazać solidarność z cierpiącą cerkwią grekokatolicką i mianować jej zwierzchnika kardynałem. Nie zrobiono tego, co pokazuje nie tylko, że Watykan nie rozumie Rosji, ale niestety pokazuje również, że kompletnie nie rozumie, ignoruje emocji grekokatolików, którzy są tymi najwierniejszymi z najwierniejszych na Ukrainie. Właśnie, pojawia się od początku tej wojny taka wielka nadzieja po stronie Ukraińców. Ona wraca cały czas, nawet ledwo co temat powrócił, że może papież Franciszek zechciałby przyjechać, zobaczyć na własne oczy to, co się dzieje. Nawet ledwo co minister spraw zagranicznych powiedział, że pozwoliłoby mu to lepiej zrozumieć przyczyny tej wojny. I teraz usłyszeliśmy, że jest szansa, że papież przyjedzie, ale zahaczy o Ukrainę, jak będzie wracał w drodze powrotnej z Moskwy. Znaczy, te wypowiedzi są różne. To znaczy, to trzeba uczciwie powiedzieć, że na przykład wspomniany już arcybiskup Gallagher, no to jest minister spraw zagranicznych Watykanu, tak tłumacząc jego funkcję na język świecki, powiedział, że jest nadzieja, że w sierpniu lub we wrześniu papież pojedzie tylko do Kijowa, bo do Rosji nie pojedzie. To znaczy, no nie może w drodze powrotnej z Moskwy zahaczyć, bo Moskwa go na razie nie zaprosiła. Istnieje możliwość, że wracając z Kazachstanu po spotkaniu, w którym będzie też uczestniczył Cyryl, mógłby tam zahaczyć. Więc arcybiskup Gallagher mówi tylko o spotkaniu i tylko o wizycie w Kijowie. Mówi, że mogłoby do niego dojść po powrocie papieża z Kanady, gdzie papież będzie przepraszał także mieszkańców tych pierwszych narodów
tamtych ziem za udział Kościoła katolickiego w programie ich wynarodowienia przez tak, znaczy, tak dodajmy, zwane szkoły ta wizyta w Kanadzie jest bardzo ważna i bardzo potrzebna. Tak, to jest bardzo ważna. Bo to tak może zabrzmieć, że Kanada, no to nie trzeba przypomnieć, że rzeczywiście nie. olbrzymie cierpienie ludności kanadyjskiej, rdzennej ludności i to jest bardzo ważna, którego Kościół przyłożył niestety ręce. I słowa tak, to jest przepraszam bardzo ważna... będą bardzo istotne, tak. Tak, to jest bardzo ważna wizyta i dlatego kardynał arcybiskup Gallagher powiedział, po tej wizycie zobaczymy, jak papież będzie się czuł. Przypomnijmy, że poprzednia pielgrzymka do Afryki została odwołana z powodu stanu zdrowia. Ta nie została odwołana. To być może w sierpniu lub we wrześniu do tej wizyty dojdzie. Ambasador Jurasz, to jest ambasador Ukrainy w Stolicy Apostolskiej, także mówi o nadziei i o rozmowach ze Stolicą Apostolską na temat tej wizyty. Wspominał o niej również sam Franciszek. On oczywiście jak zwykle z tym zastrzeżeniem, że najpierw chciałby pojechać do Moskwy, ale wydaje się, że Watykan już wie, że wizyty w Moskwie bez zgody Putina nie będzie, a Putin się na tę wizytę nie zgadza, co oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że no albo papież pojedzie po prostu do Ukrainy i tam zobaczy Buczę, Kijów, albo nie pojedzie nigdzie. Mam nadzieję, że te zapowiedzi samego papieża i jego bliskich współpracowników oznaczają jednak, że ten symboliczny gest zostanie w końcu wykonany. On powinien być wykonany już dawno, ale jeśli zostanie, no to bardzo dobrze. Pytanie tylko, jakie słowa usłyszą Ukraińcy i cały świat z ust papieża w Kijowie? Czy to przypadkiem nie będą takie słowa o wszystkim i o niczym, jak słyszeliśmy przy okazji poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, do którego doszło w Rzymie, na prośbę, dodajmy, biskupów ukraińskich. No tak, bo jeżeli znowu papież pojedzie tam i właśnie znowu słyszymy o deszczu, pocisków i takie bezosobowe opowieści o tym, jak to cierpi naród ukraiński, to rzeczywiście Ukraińcy będą mieli prawo poczuć się zawiedzeni. Ale ja chciałem, żebyśmy jeszcze, bo tak rozkładamy bardzo ciekawie na czynniki pierwsze, to różne motywy, które kierują Stolicę Apostolską. Pan sam powiedział, widać już, że trochę się zmienia i że papież Franciszek chyba zaczyna rozumieć, o co chodzi, ale spróbujmy jeszcze my sami zrozumieć papieża Franciszka. Pan mówił wcześniej, że kierunki polityki wyznaczone przez Jana Pawła II, przez sporą część Watykanu są teraz odrzucane jako takie zbyt projankeskie, zbyt proamerykańskie, może za szybko użyłem tego słowa. Przypomnijmy, może ktoś nie pamiętać, papież Franciszek wywodzi się z Argentyny, z kościoła latynoamerykańskiego, ze środowiska, dla którego no raczej to Jankesi zawsze byli ci źli, a Rosjanie to często byli ci dobrzy, którzy pomagali, tak w największym uproszczeniu. Tak, to, znaczy to jest pierwsza rzecz. O tym nie wolno zapominać, że z perspektywy latynoskiej Stany Zjednoczone prowadziły czasem politykę złą i szkodliwą. Znaczy obiektywnie, nie tylko z perspektywy latynoskiej, wobec Ameryki Łacińskiej prowadziły często politykę złą i szkodliwą. To można usprawiedliwiać faktem, że Rosja tam też prowadziła Związek Sowiecki swoją politykę i każdy popierał swoich, no tu nie użyję tego słowa, ale jeden z polityków amerykańskich powiedział, tak, że każdy ma tam swoich i tutaj następowało to brzydkie słowo, którego ja nie użyję. Natomiast myślę, że powód jest głębszy. Otóż cała geopolityka, cała myśl geopolityczna Franciszka opiera się na takim przekonaniu, że świat powinien być wielobiegunowy, że świat, w którym głównym biegunem są Stany Zjednoczone, jest światem na dłuższą metę nie do utrzymania, ale też niedobrym. W związku z tym papież mówi o trzech głównych biegunach, które ten świat powinny kształtować. To są oczywiście Stany Zjednoczone, tego papież nie odrzuca, chociaż Stanów nie lubi i to widać w bardzo wielu jego wypowiedziach i nie ma znaczenia tak naprawdę, czy rządzi nimi demokrata jak Joe Biden, czy republikanin jak Donald Trump. Bardziej chyba nie lubił Trumpa niż Bidena, ale jest zaskakujące, że z Bidenem w czasie tej wojny też się nie spotkał. To jest jednak bardzo takie symboliczne, że z jednym z głównych graczy w tej wojnie papież się nie spotyka. Natomiast zostawmy Stany Zjednoczone. I kolejne bieguny to jest Rosja i Chiny i z nimi również Stolica Apostolska próbuje się dogadywać. I teraz na czym polega problem? Otóż ja się oczywiście zgadzam z papieżem, że Stany Zjednoczone prowadzą często politykę pełną hipokryzji. To znaczy deklarują jedne wartości, a w pragmatyce politycznej są im niewierni. Problem polega na tym,
że papież uważa, że Rosja i Chiny również bywają pełne hipokryzji, ale to nieprawda. Polityka amerykańska wobec niektórych z krajów latynoskich była polityką hipokryzji, to znaczy deklarowała wartości i była im niewiernym. Ale polityka Rosji wobec Ukrainy to nie jest hipokryzja, to jest wyraz jej najszczerszych przekonań. Rosja nie uważa, że państwa mają prawo do suwerenności, do samodecydowania. Ona uważa ni mniej, ni więcej, tylko że Ukraina nie ma takiego prawa i właśnie tę zasadę realizuje. W związku z tym nie można zestawić tych dwóch państw i powiedzieć, no oba są niewierne regułom, które przyjmują. Nie, Stany Zjednoczone bywają niewierne regułom, które przyjmują, a Rosja jest wierna regułom, które przyjmuje, ale te reguły oznaczają tyle, że jeśli zaczniemy urządzać świat według tych reguł, no to będzie wojna wszystkich ze wszystkimi, bo jeśli Rosja może napaść Ukrainę, no to dlaczego na przykład Turcja nie może zabrać kawałka Syrii i kawałka, bo ja wiem, Iraku albo Iranu i stworzyć tam wielkiego państwa tureckiego? Albo dlaczego, nie wiem, Chiny nie mogą zająć Tajwanu? Albo dlaczego no, masę innych państw afrykańskich nie może napaść na siebie nawzajem? Jeśli granice nie obowiązują, jeśli wojna jest sposobem wytyczania granic, to dotyczy to nie tylko Rosji, ale przynajmniej wszystkich mocarstw atomowych, bo one są zabezpieczone, bo jest je trudno zaatakować. I trzeba mieć tego świadomość. Wydaje się, że w Stolicy Apostolskiej ta świadomość jest nieobecna. Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone są traktowane tak samo. I to jest fundamentalny błąd. Ale przypomnijmy, kilka lat temu jeden z kluczowych biskupów, kardynałów, zwierzchnik Papieskiej Akademii Nauk Społecznych po powrocie z Chin oznajmił, że krajem, który jest najbliższy katolickiej nauce społecznej są Chiny Ludowe. I znowu my nie jesteśmy tego świadomi, nie, ale ten nurt, no może niekoniecznie teologii wyzwolenia, ale takiego przekonania, że to lewica i to ta najgorsza, nie ta socjaldemokratyczna lewica zachodnia, która razem z Chadecją budowała państwa dobrobytu społecznego w latach 60., 70. i 80., ale ta lewica, która w latach 60., 70. i 80. była lewicą totalitarną i mordowała ludzi w czasie rewolucji kulturalnej w Chinach czy w Kambodży, w czasie terroru Czerwonych Kmerów, to właśnie ona jest najbliższa jakimś ideałom. No, dowodzi to oczywiście kompletnego braku, ów kardynał był latynosem również, kompletnego braku zrozumienia rzeczywistości, kompletnego braku wyczucia, ale to jest również myśl, która jest obecna wśród części, i tu trzeba powiedzieć wyraźnie wśród części urzędników czy wysokich urzędników kurii rzymskiej. Tak, bo powtórzmy jeszcze raz, no to nie jest program o tym, że Kościół jest beznadziejny i źle postępuje wobec wojny w Ukrainie, bo tak jak pan sam wymienił, można wskazać konkretnych kardynałów, konkretne postacie, które zachowują się naprawdę nad wyraz wręcz przyzwoicie. Natomiast problem polega na tym, że na czubku, na górze jest w co najlepszym wypadku albo jakaś delikatna ostrożność, albo tak jak pan sam wymienił, no wręcz już rosyjska propaganda w oficjalnych watykańskich mediach. Tu dodajmy jeszcze jeden element, bo my o nim często zapominamy. To znaczy my się patrzymy na tę wojnę z perspektywy Europy. Europa, nawet jeśli, tak jak powiedzieliśmy, są politycy, którzy by chętnie dogadali się z Rosją i poświęcając część Ukrainy doprowadzili do pokoju, moim zdaniem to jest droga donikąd. Tego pokoju w takiej sytuacji by nie było. Byłoby chwilowe zawieszenie broni, a potem wznowienie działań, jak Rosja by się uzbroiła z powrotem. Ale to zostawmy. Natomiast jeśli się spojrzymy na resztę świata, i to tego świata, w którym chrześcijaństwo i katolicyzm rozwija się obecnie najszybciej, nie, czyli na przykład na Azję, nie, na Afrykę, czy nawet na Amerykę Łacińską, to podejście do tej wojny jest dużo bardziej zniuansowane, albo wręcz jest dużo bardziej prorosyjskie. To znaczy ani Chiny, ani Indie nie mają wielkiego problemu z tą wojną. I mówimy także o opinii publicznej. W wielu krajach afrykańskich są bardzo silne tendencje prorosyjskie. I Kuria Rzymska jako wyraz także tych emocji, no jest, powiedziałbym, do tego jeszcze we Włoszech, zanurzona we włoskiej debacie, która jest bardzo prorosyjska,
przejmuje te elementy myślenia. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że nie tylko dla Kościoła, w ogóle dla świata. Całkiem niedawno wybrany nowy lider Światowej Rady Kościołów, to jest ksiądz reformowany, kalwiński byśmy powiedzieli, z RPA, z Republiki Południowej Afryki, także nie zdobył się na jednoznaczne potępienie Cyryla czy Rosji. No dlaczego? Dlatego, że w Afryce Rosja prowadzi bardzo skuteczną kampanię dezinformacyjną, propagandową. Przekonuje na przykład, że kryzys, który za chwilę przyjdzie do Afryki, kryzys głodowy, jest winą Stanów Zjednoczonych. A że Afrykańczycy niespecjalnie też lubią Stany Zjednoczone, a od jakiegoś czasu i Chiny, i Rosja prowadzą tam bardzo skuteczną politykę czekową, bardziej Chiny nawet niż Rosja, ale Rosja również to robi, no to te argumenty są tam po prostu dużo lepiej słyszane. No tak, ja jeszcze raz wrócę do rozmowy, którą mieliśmy już okazję przeprowadzić, jeszcze też ją Państwu polecam właśnie, mieliśmy okazję rozmawiać o tym, jak w Polsce zaczyna brakować księży, jak w Polsce zaczyna brakować wiernych, no to jest problem, który w dużo większym stopniu dotyczy też zachodnich krajów, więc jak pan redaktor tutaj opowiada, warto pamiętać, że jeżeli Kościół chce szukać kolejnych wiernych, to przede wszystkim będzie ich szukał w Afryce, przede wszystkim będzie ich szukał w Azji i musi dostosować, mówiąc prosto, swój przekaz do ich sposobu myślenia, a to jest sposób myślenia bardzo mocno prorosyjski. To jest jakby jedna rzecz, ale jest jeszcze druga rzecz i to przebija przez wypowiedzi bardzo wielu duchownych i świeckich liderów Kościoła katolickiego, ale nie tylko Kościoła katolickiego, z tych krajów, nazwijmy je krajami globalnego południa. Oni mówią, ale czym wy jesteście zszokowani? Przecież taka wojna toczy się od lat w Syrii. I co? Tak, i nikt się nie oburzał. Poza tak. krótkimi etapami nikt się nie oburzał. Takie wojny toczą się cały czas w Afryce. I co? I nikt się specjalnie nie oburzał. Więc oni mówią, zaraz, no oczywiście oburzacie się, bo to jest blisko was, ale tak wygląda ten świat. No to albo chcecie z nim coś zrobić, a to wymaga naprawdę głębokiej zmiany polityk międzynarodowych, albo po prostu się oburzacie, bo to jest blisko was, a wszystkich innych macie w głębokim poważaniu. I to jest także element, który napływa do Watykanu, z kościoła lokalnego. To jest także też świadomość, bo o tym trochę nie mówiliśmy. Papież Franciszek bardzo mocno wspiera ruch migracyjny od zawsze, odkąd jest papieżem. No, trzeba mieć świadomość, że ta wojna i Zachód już ma tego świadomość. W związku z kryzysem głodowym, który się pojawi za chwilę, z kryzysem żywnościowym, przyczyni się do jeszcze szybszego napływu migrantów do Europy Zachodniej. Polska oczywiście już ten napływ przeżyła, mówimy o uchodźcach z Ukrainy i pewnie będzie przeżywać go dalej, trzeba mieć też tego świadomość. Zachód doświadcza go w mniejszym stopniu, także dlatego, że jest lepiej przygotowany do rozmaitych działań prouchodźczych czy promigracyjnych, ale do niego zaczną napływać do odmiany ludzie z tych krajów Afryki, którym za chwilę w związku z polityką Władimira Putina, to trzeba otwarcie powiedzieć, ale zacznie zaglądać w oczy głód. I to jest także ta troska, o której mówi papież, bo my oczywiście słusznie, i tu nie mam żadnych wątpliwości, oczekujemy na mocne potępienia Rosji przez papieża, tak jak na przykład papież potępiał i nie miał z tym problemów Donalda Trumpa. To były bardzo mocne wypowiedzi, papież w niektórych wypowiedziach porównywał go do Hitlera. No to można powiedzieć, że oczekujemy tego samego wobec Władimira Putina. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać, że papież poza tym, że jest głową Kościoła, jest również politykiem globalnym i jak się wsłuchać w jego wypowiedzi, no to oczywiście on się wypowiada teraz także w innych sprawach, czasem bardzo mocno i chyba lepiej rozumie świat globalnego południa. To znaczy, jak się słucha jego wypowiedzi na ten temat, to widać, że one są dużo lepiej przemyślane, dużo lepiej przygotowane. Nie, i są, można powiedzieć najkrócej, po prostu są dowodem na to, że tamten świat papież rozumie. Tu Europy Środkowej papież nie rozumie i chyba nie chce zrozumieć. Co widać choćby po tym, że tam tak naprawdę jedyną osobą stąd, wysoko postawioną w kurii rzymskiej, jest wielki jałmużnik, którego rola oczywiście w budowaniu polityki międzynarodowej jest żadna. Mówię oczywiście o kardynale Konradzie Krajewskim.
Tak, tak. No właśnie, no ja dziękuję bardzo, że bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję o tym porozmawiać, bo ja sam chciałem zrozumieć, o co chodzi z papieżem Franciszkiem. Mam nadzieję, że państwo teraz też rozumieją. Pozwolę sobie tak już zupełnie uprościć wszystkie te wątki, o których pan redaktor mówił. I też nam nie chodziło o to, żeby pogadać o tym, jaki papież Franciszek jest zły, niedobry i być może złowrogi. Wręcz przeciwnie. Trzeba zrozumieć, jak wiele czynników wpływa na zachowanie głowy Kościoła katolickiego. Mam nadzieję, że państwo to po tej rozmowie zrozumieli, bo ja czuję się dużo mądrzejszy, słuchając tego. I wreszcie rozumiem, o co chodzi. Tam chciałbym usłyszeć jednoznaczne potępienie, ale już teraz wiem, dlaczego raczej się tego nie doczekamy. No, raczej nie. Dziękujemy za kolejną wizytę w raporcie Złotorowicza. Nagadaliśmy się. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam zarówno pana redaktora, jak i wszystkich słuchaczy. Dziękujemy bardzo. Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Byliście z nami bardzo licznie. Zapraszam was na jutro na kolejny raport o 11:00. Do zobaczenia.